Witam z powrotem. Kolejna część cyklu Zrób to sama na lepiej z koleżanką w własnym garażu. Ciąg dalszy naprawy miksera DXM09, numarka. Oczywiście, proszę. Ta naprawa to dokładnie wymiana potencjometru. Z ostatniego odcinka dowiedzieliście się, że oczywiście zły potencjometr kupiłem. W końcu, po czasie, doszedł dobry. No i pozostało mi wlutować ten potencjometr tu oto na miejsce. Od razu przystępujemy do działania, żeby film był jak najkrótszy. Oczywiście kod. Nie myślę, że to jest zaaranżowane. On sam robi takie jaja. Najlepsze jest to, że ani jednej gałki nie przewrócił wskakując. Naprawdę to nie było zaaranżowane. On sam tak robi. Nie wiem, czy go tam widzicie. A widzicie go. Dobrze, kod tam sobie siedzi. Nie no, muszę go dać w obiektyw, no nie ma, zmiłuj się. Dobra, macie kota pomocnika przy okazji. Statyw spuścimy, dobrze. Dobrze, czyli tak, potencjometr już włożyłem, szybko, szybko. Żeby film nie był za długi. Dociskamy go do płytki, ile się da. Płytkę wcześniej odessałem, żeby mieć otworki. Bez cyny. Lutownica przygotowana. I wlutowujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Filmu nie tnę w żaden sposób. On będzie nagrywany. On będzie puszczony na YouTube w takim stanie, w jakim się nagra. Teraz mała uwaga dla lutujących. Dociskamy potencjometr. Technika lutowania. Dociskamy potencjometr do płytki. I dociskając go, przylutowujemy nóżki po kolei. Oj, ta chinina coś nie chce cyna łapać na ten potencjometr. No, widzicie. Ja tu nic nie aranżuję. Wszystko robię tak, jak to leci na żywo. Muszę te nóżki spróbować osobno ocynować. No widzicie, zdawało się, że tylko wsadzę, przylutuję. No niestety figa z makiem. O, i lupa będzie potrzebna. Muszę przez lupę zerknąć, co się tutaj dzieje, czemu to się nie chce dać ocenować tak łatwo. Nie wiem, z czego oni to wykonali, ale ojej. Chyba to stalowienie jest. No, cynuje się makabrycznie, krótko mówiąc. A ocynowane to musi być perfekcyjnie, bo to musi bardzo mocno trzymać. Bo wiadomo, potencjometrem cały czas DJ rusza. Góra, dół, góra, dół. I tu nie może być mowy o jakimkolwiek złym, słabym przylutowaniu. To musi być przylutowany perfekt. Ostatnie nóżki to się wcale ocenować nie da. No widzicie, takie klocki wyskakują. Tak, czyli odcinek się przedłuży, ale nie będziemy go cieli. On będzie tak nagrany, jak wygląda robota. Bo każdy sobie myśli, a potencjał wymienić 5 sekund, tralala. No to właśnie widać, jak to jest. Dobrze. Ja z ciekawości, Milko, ani sprawdzę, z czego te nóżki są wykonane. Czy aby one czasem nie są stalowe? Oj. No nie. Mi tu wychodzi, że te nóżki są stalowe. No to jest jakaś masakra. No patrzcie. Nie wiem, czy tam widać dobrze w kamerze. No widać. Nóżki w potencjometrze stalowe. No nie, no nie, no nie. Oczywiście to jest podróbka. Nie kupiłem oryginalnego potencjometru alfa. Tu jest oryginalny potencjometr alfa. Sprawdźmy, z czego te nóżki są wykonane. Tylko teraz nie wiem, czy magnes przyciąga tą blachę, czy nóżki.
Kurczę, wydaje mi się, że te są też stalowe. Jak to sprawdzić? O, może tak? Nie. Tutaj nie mam zdania. No nic, dobra. Spróbujemy to trochę oskrobać i zobaczymy, jak chwyci cyna. Najlepszy będzie numer, jak się coś połamie i znowu figa z makiem z naprawy. No, trzeba by jakieś pasty użyć ekstra. Ja jestem tak przeciwny pastom, bo się boję, że one zgryzą mi potem dróg. No mosiąc to na pewno nie jest. Ani miedź. Bo nic żółtego tu nie wylazło spod noża. Ani nic pomarańczowego, jakby to miało miejsce w przypadku miedzi. Nie wiem, no nie mówię na 100%, że to jest stal. Nie będę się tu mądrzył ani filozofował. Ale magnez jakoś ewidentnie mi do tego lgnie. Dobra, nie będziemy gdybać, bo to nic nie da, ani się mądrzyć. Oskrobię to nożem do gołego metalu i spróbujemy to ocenować. Oczywiście kalafonią. Tutaj od razu jacyś zwolennicy mi będą mówić o paście, o topniku, to mili kochani. Skoro już to kręcę, bardzo bym prosił znawców tematu, ci, którzy dobrze siedzą w technikach lutowniczych. Napiszcie mi jaki topnik. Bo ja nie wiem, ja autentycznie nie wiem, już się bawię elektroniką 20 lat, no ale nigdy jakoś mnie to nie interesowało, zawsze kalafonii używam. Napiszcie mi w komentarzu, bardzo bym Was prosił, jaki topnik byłby dobry do ocenowania takich ciężko cynujących się nóżek i żeby on był na tyle dobry, żeby mi nie zgryzł płytki drukowanej nigdy. Tu od razu powiem, jaki przypadek ostatnio napotkałem. CDIOS 2000, wymiana switchy. Jeden switch dostał zwarcie. Co się okazało? Jak żeśmy to rozebrali, no ręce mi się trzęsły, bo taki CDIOS to Pioniera kosztuje prawie 10 tysięcy. Okazało się, że ktoś już te switche wymieniał przede mną. I one były wlutowane na jakieś paście. Nie wiem, jaka to była pasta. W każdym razie ta pasta odgryzła dróg i na jednym switchu zrobiła zwarcie. Ten CD-ROM oczywiście jeszcze będzie raz u mnie, ponieważ myśmy na razie tylko switcha tego, który miał zwarcie, wylutowali i złożyli to wszystko w całość. Wszystko działa, tylko tam nie ma przełącznika na... już nie pamiętam na czym. Bodajże na kartę SD, tak, bo tam są cztery switche, SD, CD, pendrive i link, tak, o, cztery są, to bodajże ten z karty SD robił zwarcie, no po prostu na razie go wylutowaliśmy, będziemy je potem wlutowywać, będzie ona o tym film. Ale Mirko, nie powiedzcie, jakie pasty użyć, żeby po prostu nie podgryzła druku nigdy, żeby nie robiła zwarcia, czy w ogóle taka pasta istnieje? Ja się nie zagłębiałem w temat nigdy. Myślę, że takie cudo istnieje, które po prostu, tak jak kalafonia, że po prostu ja tą pastą sobie polutuję i kalafonię mogę zostawić na lata, z nią się nic nie dzieje, jak nie jest spalona na węgiel, to żadnego zwarcia przejścia nie daje. Czy istnieje taka pasta, która była tak dobra jak kalafonia, że ja sobie polutuję, tą pastę zostawię, mam wszystko gdzieś, wiem, że mi ta pasta zwarcia nie zrobi, że wszystko jest bezpiecznie i super.
To mi, kochani, jak dacie radę, napiszcie mi w komentarzu, czy takie pasty istnieją. Bardzo bym was prosił. Pytanie do znawców tematu, co mają wypróbowane już na milionie sztuk lutowanie tą pastą, o której mowa. No, powiem wam, jak to odrapałem, to się to ocynowało fajnie. No, bardzo jestem ciekaw, jaki to jest metal. A, no super. No, ale nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tym. Jeszcze tu muszę troszkę odrapać. I patrzcie, ile to schodzi czasu. Jeszcze nic nie zrobiłem, nic. A już 10 minut. Kolega na przykład ostatnio lutował, pozdrawiam go serdecznie. Nie ma zgrzewarki do baterii CR2032, trzeba przylutować druty. No i ja mówię mu: chłopie, jak ty to będziesz lutował? Przecież ta cyna, zanim na tą baterię złapie, to musisz tą baterię tak rozgrzać, że ona się popsuje, ta bateria. A on mówi: nic się nie martw, ja ci zaraz pokażę. Wyjął kwas do lutowania. I przylutował to kwasem, kurczę. Ja mu mówię: kurde, przecież to wszystko zgryzie to kwasisko. No on mówi, że nie, że on to potem płucze w wodzie, smaruje olejem silikonowym. No i że to jest dobre. No ja osobiście bym tak nie zrobił nigdy. Ale może jestem w błędzie. Ja to tylko zgrzewarka, której na razie jeszcze nie mam. Dobrze, patrzymy, co my tu mamy. No i słuchajcie, oskrobałem to nożem i ja tu nie widzę, żeby to było żółte. No poddaję się, nie wiem, co to jest za metal. Proszę państwa, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Żółty nie jest, jest srebrny. No aluminium też to raczej nie jest, bo aluminium się prawie w ogóle ocenować nie da. Raczej jest niemożliwym aluminium ocenować. Tu mi na to cyna złapała. No cuda, cuda, cuda. Dobrze, teraz tak, skontrolujemy sobie lupą. Tak, tak, tak. Dobrze, a może sobie wezmę krzesło. Nagrywa się wam tutaj, nagrywa. Kota macie w oddali, 13 minut. Dobrze, teraz tak. Odrapiemy kalafonię nożem, sprawdzimy, czy jest to ładnie ocynowane wszystko. No, chwyciło pięknie. Z tej strony. Tak, mój ryjek tam już chyba widać. Albo i nie widać. Tak, ja tego z tej kalafonii nie czyszczę, no bo to, tak jak mówię, już 20 lat się bawię elektroniką. Wyglądać to może nie wygląda ładnie, ale zapewniam, prądu nie przewodzi. Chociaż dobra, dla was zrobię wyjątek, oczyszczę. Hehe. Żadnym nitrem tego nie będę mył, bo by to wciągło nitro do środka, do potencjometru. A to już by było niewskazane. Dobra. Teraz z płytki odessać ten jeden punkt lutowniczy. Tak, dodajemy na bok. Cyk, cyk, cyk. Tak, teraz się wszyscy w głowę podrapią, jak też ten agent to odessa. Czy mu się uda za pierwszym razem? A, i gotowe. Dobra, jedziemy. Kot tam zasnął, nie wiem, czy widzicie. O, pokażę wam kota mojego towarzysza jeszcze raz. Patrzcie. Jest tam, śpi.
wracamy na pole bitwy. Przestawię tą blachę w to miejsce. Widzicie, może kot się zbliży. Dobra. Koniec gadki. Jedziemy teraz z potencjometrem. Wkładamy. No, panie potencjometrze, wchodź mi tutaj. Jakiś kamerzysta mi przydał. No i tak dociskam tu w tym miejscu i w tym miejscu przytrzymuję palcami i z góry tak samo dociskamy do końca, dobra? Ciekawe, czy jeszcze jakaś niespodzianka mi wyleci, czy to będzie wszystko ekstra. Ja tak z ciekawości sprawdzę śrubeczki, którymi te potencjometry są przykręcane. Czy w tym nowym potencjometrze są te same gwinty, co w starych? Coś mi to się już nie podoba na oko. Ale tak, dobrze. Dobra, to jedziemy z lutowaniem teraz. Obracamy i tak. Potencjometr dociskamy do płytki. Wciskamy potencjometr do płytki. I dociskając go, lutujemy. Dobra. Ktoś tam powie, upaprane kalafonią, bo tak ma być, to ma pływać w kalafonii, żeby dobrze chwyciło. Potem nożem się tylko to troszkę wydrapie i koniec, żadnego nitra nie używam. Można wymyć do czysta, kto chce, niech myje. Ja nie chcę, nie muszę tak mieć. W drugą stronę też dociskamy lekko palcem i lutujemy. W kalafonii to się ma kąpać i porządnie to ma być przygrzane. Grzejemy, 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 grzejemy. O! To musi być mocno przegrzane, żeby ta cyna tam wylała się porządnie, złapała tutaj jak trzeba. Grzejemy, 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 grzejemy. Cyk, dobra. Może pokażemy z bliska. Te dwa luty. O, tu są cztery. Jeszcze dwa zewnętrzne trzeba zrobić. Tu jest jakiś kondensator SMD, muszę bardzo uważać. Może nawet okulary powiększające założę. Nie, nie dzisiaj. Dobra, ostatnie dwa luty. Ten z boku tutaj. Za każdym razem kalafonię ładuję i grzejemy, grzejemy, grzejemy. Cyk. I ostatni. Grzejemy, 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 grzejemy. Przegrzewamy, przegrzewamy, kopcimy. Dobra. Teraz lupa i kontrola, jak to wygląda. No, no, no. Według mnie bardzo dobrze. No. To jest ten stary potencjometr. Alfa na nim pisze, Alpha. No, długości tu są takie, jak mają być teraz, proszę bardzo. Tak, no to pozostało poskładać i spróbować. Dobrze, ja film teraz utnę i następny odcinek to będzie składanie.